przeczytam poematy prozą, które zostały zresztą zebrane w specjalnym tomie zebranych poematów prozy. Pierwszy z nich przeczytał od razu Philemon and Baucis. Jedno wstaje w nocy. W koszuli nocnej człapie po wodę do kuchni, po omacku. Drugie nasłuchuje. Denerwuje go człapanie. Jest rozbudzony, rozdrażniony. Mruczy coś niecierpliwie. Ale nagle zjeża mu się włos. Czy to człapanie jest prawdziwe? Czy już tylko we wspomnieniu, w przeszłości, w nieistnieniu? Jest naprawdę. Człapie naprawdę. Więc wciąż jeszcze są razem. Wdzięczny i pogodzony zapada znowu w swój wątły sen. Wiersz przybylskiego ulubiony, także.